Wracamy do tematu ruchu jednostajnego po okręgu, czyli ruchu ze stałą szybkością, czy też ze stałą prędkością kątową. Takiego ruchu, gdzie w każdej jednostce czasu na okręgu nasz obiekt pokonuje ten sam kąt. Czy też taki sam odcinek takiej zakrzywionej drogi po tym okrężnym torze? I dzisiaj zaczniemy mówić o przyspieszeniu w takim ruchu. Chociaż wartość prędkości w tym przypadku jest zawsze stała, to przyspieszenie mimo wszystko musi występować, ponieważ ruch się nie odbywa po prostej, tylko po torze zakrzywionym. Kierunek tego wektora prędkości się zmienia, wobec tego musi istnieć jakieś przyspieszenie, które za tę zmianę kierunku odpowiada. I teraz. Dowiemy się, jak wektor przyspieszenia w tym przypadku jest skierowany i jaką ma wartość. Zobaczmy więc, jak wygląda ruch po okręgu, więc ruch takiego ciała właśnie po takim okrężnym torze, jak zresztą ruch ciała po każdym innym torze, możemy opisać przy pomocy tak zwanego wektora wodzącego. Umówmy się, że początek układu współrzędnych, punkt 0,0, znajduje się w środku okręgu i wówczas w każdej chwili położenie ciała możemy opisywać takim oto... Właśnie wektorem, którego koniec znajduje się po prostu w tym miejscu, gdzie znajduje się poruszające się ciało. No i jak taki wektor się zachowuje w ruchu jednostajnym po okręgu? No, w chwili równej 0 jest powiedzmy taki, a w kolejnych chwilach, jak sobie weźmiemy o taką piłeczkę poruszającą się jednostajnie po okręgu, no to widzimy, tutaj niestety nie mam narzędzi, żeby sobie tak obracać wokoło ten wektor, a chciałabym to zrobić, ale możemy sobie tak wyobrazić, że właśnie taki wektor. Tu jego koniec przemierza w ten sposób tę okrężną drogę, czyli po prostu w ten sposób ten wektor się kręci. Możemy dla kilku chwil go sobie narysować. Jakiś pośredni chwil t1, T2. No i po upływie jednego okresu ten wektor powraca do tego położenia, które było na początku, no i cykl się może powtarzać wiele razy. W każdym razie tutaj mamy dla kilku różnych chwil wyróżnione to jak ten wektor wygląda. I zastanówmy się teraz, co się w tym czasie dzieje z prędkością. Prędkość. W ruchu po okręgu, czy też w ruchu po każdym innym torze, prostym lub zakrzywionym, O, mamy jakiś zakrzywiony tor, niech będzie taki. Tutaj mamy początek układów współrzędnych i położenie w jakichś dwóch niezbyt odległych chwilach, oznaczane właśnie wektorami wodzącymi. Położenie w chwili jakiejś t i w niewiele późniejszej chwili t plus delta t. Mamy tak, no to prędkość, wektor prędkości, definiujemy jako. No tutaj, dla tych, co znają analizę matematyczną, no to będzie. Pochodna wektora położenia po czasie, ale dla tych, którzy jej nie znają, no to w tym opisie takim bez użycia analizy matematycznej, no to można powiedzieć, że jest to tak, szybkość zmiany tego wektora, czyli ile on się zmienił w tej właśnie krótkiej chwili delta t. Czyli inaczej różnica między tym wektorem chwilę późniejszym, a tym w chwili t, podzielona przez długość trwania tej chwili. No i tutaj widać, że różnica tych wektorów będzie jakaś taka, dzielimy to przez długość. W tej chwili delta T i coś wychodzi, natomiast jeśli będziemy się zbliżać tutaj z tymi odcinkami czasu do zera, będziemy brać coraz krótsze, coraz krótsze, coraz krótsze. O, tutaj zjeżdżamy długością tego czasu do zera i otrzymujemy prędkość chwilową, i okazuje się, że jej wektor jest zawsze styczny do toru. O, to można zobaczyć nawet tutaj na tym rysunku, że gdybyśmy. Mrali te chwile coraz krótsze, te delta t, to ten wektor byłby coraz bliższy temu, i tutaj byłaby mała różnica między nimi. Koniec jednego byłby tu, koniec drugiego byłby tutaj, i tak jak przy dużym delta t, ta różnica jest skierowana o tak, że tutaj jest ten tor. A tu wektor, no to im krótsza będzie ta chwila, tym bardziej, tym bliższa ta różnica będzie po prostu wektorowi stycznemu dotoru. I rzeczywiście, w związku z tym prędkość jest zawsze styczna do toru. Jest to prawda również w przypadku ruchu po okręgu, no a w przypadku okręgu akurat wektor styczny będzie zawsze prostopadły do promienia. Będzie wobec tego zawsze prostopadły do wektora wodzącego. Możemy sobie narysować w tych kilku chwilach, które mamy tutaj. Jak ten. Wektor jest skierowany, staram się go rysować zawsze o tej samej długości i zawsze tutaj, tutaj staram się zachowywać kąt prosty. Kierunek tego wektora jest wiadomy, ale jeszcze zwrot na no zwrot, wiadomo, jeśli ciało się porusza w ten sposób, no to zwrot wektora będzie zawsze zgodny po prostu z tym, jak to ciało się porusza, tak? No i po upływie całego okresu ten wektor również powraca do tego, co było na początku. No czyli co się dzieje? Zobaczyliśmy tutaj... Ten wektor r tak się obraca, zatacza takie koło, ale co robi ten wektor? Popatrz, tutaj jest zwrócony o tak, w chwili t1 jest zwrócony o tak, w chwili t2 tak, w chwili t3 i w chwili t4. Tak to wygląda. W przestrzeni prędkości, już nie przestrzeni położeń, ale zatacza również taki okrąg. Tutaj ten wektor wodzący. To jest wektor, który ma stale tę samą długość i jego koniec po prostu zatacza taki oto okrąg. Tak samo w przypadku wektora prędkości, znowu jest to wektor, którego długość jest stała. Jest to ruch jednostajny, w każdym odcinku czasu pokonywany jest ten sam odcinek. Drogi po tym zakrzywionym torze, no to możemy powiedzieć, że wartość prędkości jest stała, a więc mamy dokładnie tę samą sytuację, co tutaj z wektorem położenia. Taki obrót wektora ze stałą szybkością. Dokładnie to samo dzieje się tutaj z wektorem prędkości. Startujemy tutaj i w taki sposób w ciągu jednego okresu koniec tego wektora zatacza taki oto okrąg. No i zauważmy, że tak jak. Prędkość i taki wektor, który nam mówił, jak się zmienia położenie, wyglądał właśnie tak, że był zawsze styczny do toru i miał stałą długość. Dokładnie to samo można powiedzieć o przyspieszeniu, jako o prędkość zmian tego wektora prędkości, właśnie w tej przestrzeni prędkości. Jakby można na chwilę zapomnieć, że tutaj są położenia, a tutaj są prędkości. Są to po prostu wektory, które w taki sposób się obracają w przestrzeni, no i wobec tego, dokładnie tak jak prędkość w stosunku do położenia, tak przyspieszenie w stosunku do prędkości, to będzie taki oto wektor zawsze styczny do toru, prostopadły tu do prędkości i on wygląda o tak. Jego długość jest stała, ponieważ tak jak wektor położenia się przekręca o taki sam kąt w każdej jednostce czasu, tak ta również zawsze prostopadły do niego wektor prędkości się o tyle samo zawsze przekręca w jednostce czasu, prawda? Ponieważ jak tu mamy kąt prosty, i tutaj mamy od, obrócony ten sam kąt prosty, no to o tyle samo obróciło się o to ramię, jak i o to ramię, prawda? To wynika z prostych zasad geometrii. Wobec tego z tego nam wynika, że ten wektor będzie miał zawsze tę samą długość, ten wektor przyspieszenia, no a jego kierunek i zwrot, jaki będzie? Zobaczmy. To jest wektor przyspieszenia w chwili 0. To w chwili t1, to w chwili t2, to w chwili t3 i t4. Tutaj w zasadzie, żeby tak wiernie, w 100% wiernie przenosić, powinnam te wektory dwukrotnie Skracać do, do dwa razy mniejszego rozmiaru, ponieważ tutaj prędkości są dwa razy dłuższe niż, niż na tym rysunku, ale już zupełnie bu, nie byłoby widać. Mi w tym momencie chodzi o pokazanie kierunku i zwrotu tego wektora. Zauważ, że ma zawsze ten sam kierunek co wektor wodzący, tylko ma przeciwny zwrot. Tak, no jak to się dzieje? Startujemy od wektora wodzącego, do niego mamy prostopadłą prędkość, a do prędkości mamy prostopadłe przyspieszenie. Prawda? Prostopadły wektor do prostopadłego w płaszczyźnie będzie po prostu leżał wzdłuż linii równoległej do tego wektora, od którego startowaliśmy. W przypadku ruchu po okręgu to przyspieszenie będzie zawsze zwrócone do środka. Wektor przyspieszenia nie może być zwrócony tak, ponieważ wtedy ciało zamiast nam zawracać w taki sposób no nie wiadomo, co by się z nim działo, jakoś, jakoś by skręcało o tak. Prędkość by nam się zmieniała w taki sposób, tak, bo wektor przyspieszenia by nam prędkość zaginał w tę stronę i byśmy w ogóle nie mieli ruchu po okręgu, tylko jakiś inny ruch. Także to jest taki intuicyjny powód, dlaczego ten zwrot jest tak, Że kierunek jest wzdłuż promienia, no to wynika z tego, że jest prostopadły do prędkości. Tak samo jak wektor wodzący, no a zwrot... Do środka okręgu wynika już tam w zasadzie z fizyki tego, co się dzieje, że nam, żeby ten tor nam tak zawracał w ten sposób, no to musi być zawsze to ciało ściągane tutaj w stronę środka okręgu. No dobrze, więc pozostaje nam jeszcze sprawa długości tego wektora, czyli wartości przyspieszenia. No i tutaj sprawa jest dosyć prosta, to znaczy tak jak mieliśmy wartość prędkości, no to dokładnie tak samo, tutaj na tym okręgu, którego promień jest równy właśnie tej wartości prędkości, koniec wektora prędkości musi pokonać właśnie drogę równą też długości okręgu, czyli 2pi v, i robi to w czasie równym okresowi t. I to nam właśnie mówi o tym, jaka jest wartość przyspieszenia, jeśli trzymamy się tej analogii, że przy, przy, przyspieszenie. W stosunku do prędkości ma się tak jak prędkość w stosunku do położenia, no to możemy tę analogię wykorzystać. Z pierwszego równania możemy sobie wyliczyć okres jako 2 πr przez v i wstawić do drugiego i otrzymać przyspieszenie równe 2 πv podzielone przez 2 πr przez v. 2 pi nam się skraca. Tutaj v dzielimy przez r przez v, no to. Dzielenie przez taki ułamek powoduje, że v nam wskakuje do licznika, czyli mamy v kwadrat przez r. Ostatecznie wartość przyspieszenia w takim ruchu to jest właśnie v kwadrat przez r, gdzie r jest promieniem okręgu, a v jest wartością prędkości. Tak, sprawdźmy na szybko jeszcze jednostki. Metry na sekundę do kwadratu podzielone przez metry, czyli metry. Kwadrat na sekundę, kwadrat podzielony przez metry, jedne metry się skracają, mamy metry na sekundę, kwadrat, czyli rzeczywiście jednostki przyspieszenia. Bardzo dobrze, to jest nasz wynik. Znamy już kierunek i zwrot wektora przyspieszenia, a także jego wartość w ruchu jednostajnym po okręgu. A w kolejnym filmie z wykorzystaniem analizy matematycznej, sobie dokładnie ten sam wynik. Wyprowadzimy troszeczkę systematyczniej. Bardzo Cię zachęcam do obejrzenia również kolejnego filmu. Nawet jeśli nie znasz analizy matematycznej, może będzie on również dla Ciebie przydatny. Do usłyszenia.